Przybycie do obozu pracy. Zwał się Niuchmisz. Wita nas naczelnik obozu, tenżeż wspomniany już kapitan NKWD Sinicki. Młody człowiek. No tak, przyjechaliście tutaj na wychowanie. My was tutaj nauczymy, jak należy żyć, jak należy pracować, bo wy przecież jesteście pamieszczyki. Wy w ogóle nic nie umiecie, wy białej ruczki. Wy w ogóle nie wiecie, co to jest życie, ale my was tego wszystkiego nauczymy. Takie było nasze powitanie. Nauka zawodu też dosyć dziwnie wyglądała, bo wszyscy naraz staliśmy się drwalami, bo akurat trafiliśmy do obozu, który wyrąbywał, wypiłowywał tajgę. Przyszli majstrowie, wysokie chłopaki, młode, tacy prawdziwi drwale, tacy z wyglądu urodzeni drwale, z siekierą za pasem, przynieśli piły. Piły naturalnie ręczne, nie elektryczne, bo z tych to przynajmniej byłby użytek i wysoka norma wykonana. I pokazali, jak to należy piłować. Z której strony stawać, z której podrąbywać. Nauka była szybka, bo oni musieli wracać do pracy, bo ich też obowiązywała przecież norma. I musieli pilnować swoich brygad. I tak po paru godzinach staliśmy się drwalami. Drwalami, którzy spiłowywali drzewa, którzy oczyszczali je z gałęzi, którzy korowali je potem. I drwalami, którzy również piłowali tak zwane krążki do samochodów ciężarowych opalanych drewnem. Przyzwyczajaliśmy się do tej pracy, jeżeli tak to można powiedzieć, niezależnie od wypadków. I wykonywaliśmy normę, bo za normą stał kawałek chleba. I to życie składało się jeszcze z dwóch: uratowanie duszy i uratowanie ciała. I jedno i drugie zawdzięczamy naszym matkom. Bo cóż ja teraz mogę mówić, że to moja zasługa? Nie. Ja byłam dzieckiem. I gdyby nie pilnowanie matki, nie odmawianie wspólnych pacierzy, nie poddanie się dyscyplinie nauczania prowadzonego też przez matki, i nie dzielenie się matki ostatnim kawałkiem chleba, często od swoich ust odbieranych, to prawdopodobnie, tak jak wielu Polaków, zostałabym tam. Zostałabym tam w wyrównanej mogile, bo kopczyków grobowych nie wolno było robić. Trzeba było wyrównać, uklepać ziemię, taka, żeby szybko porosła, żeby ślad po nas zaginął. Tak jak ten ślad miał zaginąć również w postaci nakazu oddania wszystkich dokumentów związanych z pobytem w Rosji. Dzisiaj nas na różnych komisjach, weryfikacjach, komisjach lekarskich pytają, no a gdzież wasze zaświadczenie, że chorowałeś na tyfus, malarię, tyfus brzuszny, gruźlicę i tak dalej, i tak dalej. Przecież to każdy szpital jak leczył, to musiał takie zaświadczenie wydać. Nie wydawał. Takich zaświadczeń nie ma żaden Sybirak, bo ślad po nas miał zginąć. Ale nie zginął. Ci nieliczni, którzy wrócili, robią wszystko, ażeby ten ślad przetrwał wieki.